Szanowni Państwo, rozpoczynamy kolejny panel, tym razem znów autorzy i ich dzieła. Jako pierwszy wystąpi pan profesor Krzysztof Kosiński z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, który wygłosi referat pod tytułem O twórczości literackiej Romana Dmowskiego, interpretacje i kontekst. Zapraszamy. Witam Państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, ja będę mówił właściwie o trzech rzeczach. Z zastrzeżeniem, że będzie to wybór pewnych kwestii ze względu tutaj na możliwości czasowe. A więc po pierwsze będę mówił o związkach Dmowskiego z literaturą, po drugie o okolicznościach powstania dwóch jego powieści i po trzecie, to w sumie wydaje mi się nawet najważniejsze i temu pewnie bym chciał poświęcić jak najwięcej uwagi, ale to zobaczymy jak się uda, sformułować takich kilka przyczynków do interpretacji jego utworów literackich. Proszę Państwa, przywykło się w Dmowskim widzieć przede wszystkim polityka, natomiast jest rzeczą ciekawą, że Dmowski sam o sobie mawiał niejednokrotnie, że nie stał się politykiem z upodobania. Na przykład w roku 1923 podczas bankietu wydanego na jego cześć przez Uniwersytet Poznański z okazji nadania mu doktoratu honorowego, Dmowski przyznał, że upodobania ciągnęły go gdzie indziej. Tutaj cytuję Dmowskiego: gdyby w mojej młodości Polska była wolna, kto wie, czy bym wszedł na tę drogę. Ale gdybym zrozumiał, co się dzieje i gdybym wiedział, że nikt się polityką nie zajmuje, zająłem się nią, stałem się politykiem z musu. I komentując tę wypowiedź Dmowskiego z 23 roku, profesor Bogdan Wasiutyński, jak wiadomo jego bliski współpracownik i przyjaciel, towarzysz jego drogi politycznej przez lat 30, we wspomnieniu opublikowanym wkrótce po śmierci Dmowskiego napisał tak, że gdyby nie ten mózg wewnętrzny, byłby może umysł pozytywny i wysoko ceniący metody nauk ścisłych, od swojej przyrody przyszedł do badań nad życiem społeczeństw i prawami tym życiem rządzącymi, żeby wreszcie oddać się historii i zagadnieniom syntezy historycznej. Proszę Państwa, jest rzeczą ciekawą w biografii Dmowskiego to, że te upodobania ciągnęły go nie tylko ku nauce, to pewnie przede wszystkim, lecz również ku literaturze. I warto zwrócić uwagę, że jednym z jego takich debiutanckich tekstów była napisana pod koniec lat 80. XIX wieku nowela o uliczniku warszawskim. Więc można powiedzieć, że w pewnej mierze jakby takim debiutem pisarskim Dmowskiego był właśnie utwór literacki. Co więcej, na początku lat 90. XIX wieku on opublikował w Głosie też szereg recenzji literackich i wtedy też poznał, czy to w redakcji Głosu, czy w tych kręgach towarzyskich, m.in. Stepana Żeromskiego, Władysława Reymonta, Jana Kasprowicza, Kazimierza Przerwę-Tetmajera, Wrocława Sieroszewskiego, którzy też w Głosie publikowali swoje utwory. Jak wiadomo, Reymont, Kasprowicz, rzeczywiście bliscy, serdeczni przyjaciele Dmowskiego zostaną też później członkami Ligi Narodowej. I wprawdzie w życiu Dmowskiego przeważyła polityka, niemniej podtrzymywał on znajomości i przyjaźnie literackie również w kolejnych latach z Henrykiem Sienkiewiczem, Karolem Hubertem Rostworowskim, Józefem Weyssenhoffem, Adamem Grzymałem Siedleckim. Znał się ze Stanisławem Wyspiańskim, który żywił doń sympatię, jak wiadomo najprawdopodobniej Dmowski oddziałał ideowo na wyzwolenie. Miał też swój udział Dmowski, o czym może mniej się wie, na syzyfowe prace Żeromskiego. Więc można powiedzieć, że Dmowski był oczytany i obyty w środowisku literackim, a przez wiele lat sprawami literatury żył na co dzień. Co więcej, Dmowski też dość wcześnie zaczął przenikać do literatury jako pierwowzór postaci literackich. Na przykład w powieści Józefa Weyssenhoffa Dni Polityczne z 1906 roku pewne cechy Dmowskiego mają dwaj bohaterowie tej powieści, mianowicie Mochnaczyński oraz, jak mi się wydaje, również Rokoszycki. Nawiasem mówiąc, są też ciekawe relacje, jak Dmowski wraz z przyjaciółmi czytali sobie tę powieść, rozpoznając właśnie w utworze Weyssenhoffa swoje pierwowzory. Proszę Państwa, o postrzeganiu przez Dmowskiego literatury wiele też mówi opublikowana przez niego w 1899 roku w Przeglądzie Wszechpolskim recenzja Ziemi Obiecanej Reymonta. I jak pisał Dmowski, powieść ta, cytuję, nie tylko przedstawia znakomite pole spostrzeżeń dla krytyka, ale jest zarazem poważnym materiałem dla badacza społecznego, a co więcej pozwala odczuć przedstawiany świat zmysłowo. Na znaczący też trop pokazujący podejście i postrzeganie przez Dmowskiego literatury natrafiamy w Dziedzictwie, czyli już w jego późniejszej powieści. Główny bohater tej powieści, Zbigniew Twardowski, jak się dowiadujemy, miał zwyczaj rozczytywać się w powieściach wydanych w kraju, do którego przybywał, aby kraj ten lepiej zrozumieć. I wydaje mi się, że ta postawa jest właśnie bardzo bliska Dmowskiemu. Co więcej, Dmowski uważał też, jak wspominał kilkakrotnie, tutaj mamy relacje m.in. Izabeli Wolikowskiej, że w każdej dziedzinie działalności ludzkiej, cytuję tu Dmowskiego, zwłaszcza tam, gdzie się coś tworzy, trzeba mieć trochę wyobraźni. A człowiek pozbawiony wyobraźni nie może się oddać twórczości politycznej, nie ma też mowy, by zrozumiał historię. I w takim ćwiczeniu wyobraźni bardzo pomocna jest literatura, tak uważał Dmowski. Najobszerniej, jak sądzę, o swoich założeniach pisarskich Dmowski opowiedział w przemówieniu na uroczystości wręczenia mu Nagrody Literackiej imienia Jana Kasprowicza w Poznaniu w 1927 roku. W pewnej mierze, oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami, te refleksje można też odnieść do jego powieści. I Dmowski mówił tak. Dla mnie moja działalność pisarska była nie tylko czynnością pomocniczą w praktycznej polityce. Była to w znacznej mierze, niezależna od polityki, uprawa duszy narodu. I dalej mówił Dmowski, staram się pisać krótko, zwięźle, jasno, bez ozdób, bez ubiegania się o oryginalność stylu. Pochodzi to w części stąd, że życie kazało mi być raczej człowiekiem czynu niż pióra, że nie miałem nigdy wielu chwil spokojnych, do skupienia swej myśli na czynności pisania. Ciekawe też jest jeszcze zastrzeżenie sformułowane wówczas przez Dmowskiego. Pisząc sam, nie wzbogaciłem mowy ojczystej neologizmami. Co najwyżej starałem się ratować od zagłady jakiś wyraz, który uważałem za niezbędny do ścisłego oddania myśli. Ale języka polskiego nie obniżałem, przeciwnie, pracowałem nad tym, żeby przy swej wysokiej wartości poetyckiej był on jak najlepszym kulturalnym narzędziem ścisłej myśli, językiem prostej, logicznej prozy. I dlatego uważam się za pisarza polskiego. Taką właśnie wtedy deklarację złożył Dmowski. I do tego wystąpienia Dmowskiego odniósł się kilka lat później profesor Ignacy Chrzanowski w książce wydanej w 1936 roku Literatura a naród. I Chrzanowski wspominał tam, że przyznanie Nagrody Literackiej Dmowskiemu w 1927 roku spotkało się z krytyką niechętnej mu prasy, zwłaszcza sanacyjnej, wysuwającej zarzuty, jakoby Dmowski nie kwalifikował się do tej nagrody, a nawet jeżeli można by go uznać za pisarza, to niewybitnego, bo jakoby pisze bezbarwnie i drewnianym stylem. Takie zarzuty formułowano wobec Dmowskiego. I replikował na to Chrzanowski. Czy Dmowski ma talent pisarski? I mówił tak Chrzanowski. Otóż Dmowski ma talent pisarski ogromny. I dzięki temu jest nie tylko wybitnym, ale jednym z najwybitniejszych prozaików polskich, których literatura polska posiada daleko mniej niż wybitnych poetów, włączając do poetów także powieściopisarzy. Chrzanowski widział w pisarstwie Dmowskiego spełnienie postulatów stawianych polskiej literaturze 100 lat wcześniej przez Jana Śniadeckiego, postulującego równowagę natchnienia i nauki. I za wyróżniki pisarstwa Dmowskiego Chrzanowski uznawał z jednej strony klasyczną jasność, a z drugiej uczuciowość, która jednakże nie ma nic wspólnego z czułostkowością. Również umiejętność pisania w sposób wzruszający czytelnika. I Chrzanowski ironizował. w tym tekście, opublikowany w tej książce. Powiedzieć, że Dmowski pisze stylem drewnianym, może tylko ktoś, kto sam się urodził drewnem albo zdrewniał na starość. I te wymienione przez Chrzanowskiego cechy pisarstwa Dmowskiego można chyba też odnaleźć w jego powieściach, a także coś jeszcze. Sprawne konstruowanie fabuły, budowanie napięcia, a także zaskakujące niekiedy malarskie obrazowanie. Tutaj zwróciłbym zwłaszcza uwagę na pierwszą scenę Dziedzictwa, czyli ten znakomity, jak sądzę, literacko i poetycko opis pogrzebu na wsi. Tak? To jest rzeczywiście tekst literacki bardzo wysokiej próby. Proszę Państwa, w roli powieściopisarza Dmowski wystąpił w roku 1929 pod pseudonimem Kazimierz Wybranowski i najpierw na łamach Gazety Warszawskiej ukazała się w odcinkach powieść W połowie drogi, a następnie Dziedzictwo i w latach 30-31 powieści te doczekały się edycji książkowych, odpowiednio nakładem Gebernera i Wolfa oraz Księgarni Świętego Wojciecha w Poznaniu. Co ciekawe, z relacji Marii Miklewieczowej wynika, że Dmowski miał też w planach trzecią powieść, w której chciał się cofnąć do roku 1914 i na kanwie zamachu na księcia Franciszka Ferdynanda przedstawić okoliczności wybuchu I wojny światowej, ale no już w ukończeniu tego utworu przeszkodził mu stan zdrowia. Pseudonim użyty przez Dmowskiego, Kazimierz Wybranowski, nawiązywał do jego rodzinnej tradycji. Dziadek Dmowskiego, właśnie Kazimierz, który był wójtem Kamionka, był też dzierżawcą wólki wybranowskiej. Tak? No i stąd jakby to zestawienie Kazimierz Wybranowski. Tutaj o tym pisał pan doktor Kawęcki, także tutaj inspiruje się pana też tekstem. Proszę Państwa, tożsamość autora tych dwóch powieści, W połowie drogi i Dziedzictwa, właściwie do śmierci Dmowskiego pozostawało zagadką lub w najlepszym wypadku tajemnicą Poliszynela, do czego Dmowski sam się przyczynił. Otóż gdy w Gazecie Warszawskiej zaczęto publikować te powieści, a potem się ukazały ich te edycje książkowe, redakcja Wiadomości Literackich zwróciła się do Gazety Warszawskiej z prośbą o fotografię autora, którą zamierzała zilustrować planowaną recenzję. I Mieczysław Niklewicz w porozumieniu z Dmowskim, ze zgodą Dmowskiego, przesłał fotografię nieżyjącego już od dawna kolegi Dmowskiego z czasów jeszcze jego studenckich. Tutaj widzimy na załączonym obrazku. No i na tym właśnie obrazku widać młodego mężczyznę trzymającego w rękach książkę i redakcja Wiadomości Literackich podpisała to zdjęcie Kazimierz Wybranowski, zdjęcie w ubraniu cywilnym robione przed 12 lat w Rosji. I Mieczysław Grydzewski później przyznał po latach, że no, była to jedna z największych w ogóle wpadek w dziejach Wiadomości Literackich. I ta wspomniana recenzja, tutaj której zdjęcie też widzimy, autorstwa Leona Pilińskiego, ukazała się pod koniec 1931 roku i komentując W połowie drogi, Piwiński zwrócił uwagę na, tutaj cytuję, żywe i przekonujące postacie trojga głównych bohaterów, szczególnie portrety kobiet. Kompozycję powieści Piwiński uznał za, cytuję, bardzo zręczną i konsekwentną, dialogi za żywe i naturalne. Pisał dalej Piwiński, styl uczciwie prosty, pozbawiony niepotrzebnego zdobnictwa, konkretny, jasny. I zastrzegał Piwiński, że wprawdzie nie udało się całkiem uniknąć upolitycznienia fabuły, to znaczy miał tutaj na myśli skutki zamachu majowego, byłoby jednak, jak pisał, wielką niesprawiedliwością, gdyby niebezpieczny politycznie temat stał się powodem niedocenienia wybitnych zalet artystycznych tego udanego debiutu powieściowego. O wiele mniej przychylnie Piwiński natomiast odniósł się do drugiej powieści Dmowskiego, mianowicie do Dziedzictwa. On stwierdził, że owszem, sensacyjność powieści udało się osiągnąć w wysokim stopniu, ale jej podkład ideowy może budzić duże wątpliwości. Mianowicie, zwłaszcza Związek Uczynnych Grabarzy wydał się Piwińskiemu bardziej organizacją bandycką niż ideowo-polityczną. Zarysowano w powieści historię powstania styczniowego, uznał za zanadto symplistyczną. Niemniej Piwiński stwierdział, że można uznać powieść za utwór z gatunku angielskich thrillers. Rzecz ciekawa, że inaczej wspominał po latach Dziedzictwo, no to już szybko wyszło z worka i było wiadomo, kto za tym się autorstwem kryje, Mieczysław Grydzewski. W Silvarelu można ten jego tekst znaleźć. Otóż Grydzewski wspominał, że Dziedzictwo ukazało Dmowskiego jako zaskakująco przynajmniej dla Grydzewskiego. Doskonałego narratora, takiej użył formuły Grydzewski. Natomiast Grydzewski oceniał krytycznie, czy wręcz negatywnie, demaskatorską wartość Dziedzictwa. Pisał Grydzewski, takich masonów, jacy wylęgli się w wyobraźni Dmowskiego, nie było nie tylko w Polsce, ale nigdzie na świecie. No, raczej nie bezinteresownie Grydzewski też nadmieniał, że masoni polscy byli idealistami, patriotami. No, pewnie mając na myśli tragiczny los Waleriana Łukasińskiego, no choć pewnie można by tutaj nieco złośliwie zadać pytanie, czy owe idealistyczne kryteria spełniali współorganizatorzy zamachu stanu w 1926 roku złączeni w Wielkiej Loży Narodowej Polski, no nie wspominając już o warsztatach spoza Polski. Proszę Państwa, o odczuciach ogółu czytelników świadczyło to, że Dziedzictwo doczekało się za życia Dmowskiego łącznie 3 wydań w latach 31, 35, 38. Wydaje mi się, że mniejszą poczytnością, popularnością w latach 30. cieszyło się w połowie drogi. Po wojnie z oczywistych względów obie te powieści uległy niemal całkowitemu zapomnieniu. Jeżeli się nie mylę, to ich wznowienie nastąpiło dopiero w roku 2003. Osobny temat, który w tej chwili świadomie pomijam, no to jest recepcja tych 2 powieści w ciągu ostatnich kilkunastu, powiedzmy 20 lat. Rzecz pewnie zasługująca też na omówienie. Proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze taką ciekawostkę, że niedługo po wydaniu książkowym Dziedzictwa Dmowski pozwolił sobie na kolejny żart, mianowicie na 29 października 1931 roku opublikował na łamach Gazety Warszawskiej, jeżeli mogę to nacisnąć, trzeba pilotem. Dobrze, pilot nie działa, ja bym mógł pan tutaj zwiastać mnie techniki tutaj. Może być tak, że nie jest kliknięty. Tak? Może myślą, że dobra, to jest wyłączony znowu, może temperatura. Przepraszam. Dobrze, no to trudno, no to obejdziemy się bez tego, chciałem tylko cenę. No dobra, to chyba jednak. Dobra, nieważne. Może myszką, nie? Myszka jest odłączona. Myszka jest odłączona, ale tu na czwartek. O, tyle. Coś tam poszło. Tak, to jest. Jakbyś ty, o właśnie, to? Tak. Tak. O, i tutaj, proszę Państwa, widzimy ten artykuł, mianowicie to jest, proszę Państwa, recenzja Dziedzictwa pod tytułem Z powodu jednej powieści, podpisana już nazwiskiem Dmowskiego, więc można powiedzieć, że tutaj jakby Dmowski zrecenzował Wybranowskiego. I tutaj Dmowski w tej recenzji określił Dziedzictwo jako powieść sensacyjną, choć przekraczającą konwencję, no, wskazał na pewne mankamenty tego utworu, również na jego zalety, no i chciał uwagę czytelnika nakierować na 2 zagadnienia. Pierwsze, na które chciał Dmowski tutaj uczulić czytelników, pierwsza rzecz to bohaterowie zbiorowi utworu, naród polski oraz Związek Uczynnych Grabarzy z kierującym mózgiem żydowskim. Dmowski tutaj wprost wskazał, że pod nazwą Uczynnych Grabarzy kryje się masoneria, zaznaczając, że jest to temat trudny do uchwycenia. A drugie zagadnienie, na które Dmowski chciał uczulić czytelnika, to stosunek autora do człowieka. Otóż tutaj Dmowski zauważał, że inaczej niż znaczna część ówczesnej literatury powieść ukazuje ludzi, których można nazwać duchami skrzydlatymi. wznoszącymi się ponad przeciętność. Autor powieści, jak pisał Dmowski, cytuję, widocznie stawia sobie za cel poszukiwanie warunków, w których ludziom wyrastają skrzydła i sam chce się do tego przyczynić. I tu też rzecz ciekawa, że Dmowski za literackie credo autora Dziedzictwa uznał realizm, ale realizm, który nie skupia się na tym, co przyziemne, powszechnie trywialne, lecz wydobywa z rzeczywistości to, co najważniejsze. Tak? To rzeczywiście ta refleksja, wydaje mi się, tutaj warta uwagi w kontekście lektury powieści. Znaczy, ja bym powiedział, odnosząc się do tej recenzji Wybranowskiego, autorstwa Dmowskiego, że no, doceniając oczywiście wskazówki tutaj zawarte, chyba niepotrzebnie Dmowski uczynił trochę z Dziedzictwa taką powieść z kluczem. Wydaje mi się, że dzięki rozmaitym takim niedopowiedzeniom w oryginale ten utwór stwarza znacznie więcej możliwości interpretacji, pozwala też na różne warianty lektury. Proszę Państwa, na koniec, w ostatniej części tego mojego wystąpienia chciałbym przejść już do samych powieści. Zacznę od W połowie drogi. Na kształt tej powieści no, z całą pewnością wpłynął czy oddziałał klimat polityczny drugiej połowy lat 20. Główny bohater tego utworu, tej powieści to Władysław Borowski, młody oficer zmuszony do odejścia z wojska wskutek zamachu majowego. W finale tej powieści pojawia się anonimowo wysoko postawiony polityk obozu władzy, autor zamachu, nieudanego zamachu na Borowskiego, co może nasuwać pewne skojarzenia z zabójstwem generała Włodzimierza Zagórskiego w sierpniu 1927 roku, chociaż oczywiście trzeba zastrzec, że Borowski ma zupełnie inną biografię niż Zagórski. Borowski reprezentuje raczej to pokolenie młodzieży, które porzuciło narodową demokrację, porzuciło Dmowskiego po 1907 roku. W połowie drogi można czytać jako romans, jako historię przyjaźni, również jako kryminał polityczny. I ta powieść ma też głębszy wymiar polityczno-filozoficzny. A warto tutaj też przywołać opinię profesora Zygmunta Wojciechowskiego, że Dmowski, tutaj cytuję Wojciechowskiego, z istotnych zamiłowań swych był przede wszystkim filozofem bytu narodowego. Tak? Wydaje mi się, że tę refleksję można odnieść do obu powieści. Dmowski jawi się jako autor tych powieści właśnie jako filozof bytu narodowego. Tytuł tej powieści, W połowie drogi, to jest cytat z pierwszych strof boskiej komedii Dantego. Tak? Nel mezzo del camin di nostra vita, militro vai per una selva oscura. I to w polskich przekładach boskiej komedii to różnie było tłumaczone. W najnowszym tłumaczeniu Agnieszki Kuciak brzmi to tak: w środku wędrówki żywota naszego w wielkim i ciemnym się zgubiłem lesie. I przyjmuje się, że to sformułowanie w połowie drogi oznacza wiek około 35 lat. I w takim mniej więcej wieku jest też główny bohater powieści Władysław Borowski. Można wskazać kilka takich kontekstów wyrażenia w połowie drogi. Po pierwsze, odnosi się ono przede wszystkim do głównego bohatera Borowskiego, który doświadcza takiego zwielokrotnionego wstrząsu. Utrata młodzieńczych ideałów, rozpoznanie własnej amoralności, poznanie kobiety, która uświadamia mu sens miłości, spotkanie z idealistą, który wskazuje drogę przekroczenia ciasnego indywidualizmu. Spotkany po przeszło 12 latach przyjaciel Borowskiego, komediopisarz Pawłowicz, stawia go wobec takiego pytania. Patrzę na twoje życie i pytam, coś ty z tymi zdolnościami i z tym charakterem zrobił. I pytanie to, jak zdaje się sugerować narrator powieści, powinien zadać sobie każdy, zwłaszcza mężczyzna, w połowie drogi swojego życia. Po drugie, w połowie drogi to jest również czas, kiedy wraca się do własnej przeszłości, sięga do korzeni, zaczyna się rozumieć swoich rodziców, to co oni przekazali. Czyniąc rachunek sumienia, Borowski dostrzega, że swój idealizm lat młodzieńczych zawdzięczał przede wszystkim ojcu. I jak czytamy w powieści, takie dziedzictwo najmocniej tkwi w człowieku. Wpływy, które przychodzą później, łatwo z siebie otrząsnąć, ale dobra tradycja rodzinna zbyt głęboko sięga korzeniami w duszę człowieka, ażeby można ją było wyrwać. W swoich czasach studenckich jednak Borowski oddalił się od tej rodzinnej tradycji, wbrew ojcu poszedł do Legionów. Niemniej to nowe środowisko, jak czytamy, nie urobiło go całkiem, nie zasymilowało go. Z czasem Borowski odczuł potrzebę obrony, jak czytamy, swojego moralnego ja, które formułuje się przede wszystkim w rodzinie. I to z kolei prowadzi go do gotowości walki o rzeczy nieosobiste, o to, co ma najlepszego w duszy. Po trzecie, w połowie drogi to także Polska w pół drogi. Tak? Obserwujemy w powieści, jak rodzi się w Borowskim, cytuję, ambicja zrobienia czegoś doniosłego dla swego narodu, bez rozgłosu, chociażby po to, by samemu sobie dowieść swej wartości. Wydaje mi się, że kluczową sceną tej powieści jest nocna rozmowa Borowskiego i Karola Zaleskiego, której sceneria przypomina trochę, czy nasuwa skojarzenia z Puszczą Jodłową Żeromskiego. Karol Zaleski, z zawodu leśnik, w przeszłości dowborczyk, to zwolennik idei obrony czynnej i przeciwstawiania się złu. Można w nim rozpoznać animatora polskiego ruchu narodowego, ma niektóre cechy Dmowskiego, ale na pewno nie jest to autoportret Dmowskiego, zresztą ani w jednej, ani w drugiej powieści chyba takiego autoportretu nie ma. W dialogu z Borowskim Zaleski formułuje swoisty dekalog narodowy, który przynajmniej w jakimś ogólnym zarysie chciałbym tutaj zarysować, tak jak ja go odczytuję. Ten Zaleski zaczyna swoistą taką inwokacją, cytuję, w takim lesie, w takie noce działy się czary, rodziły się bóstwa, powstawały baśnie. My, ludzie dzisiejsi, wychowani od 40 pokoleń w naszej religii i od kilku pokoleń wdrażani w naukowe pojmowania przyrody, nie widzimy w nim tego, co widziały odległe pokolenia, ale na ten czar nie można być nieczułym. Będąca scenerią tego dialogu, czy w tym wypadku akurat jeszcze monologu Zaleskiego, taka kolumnada Sose nasuwa skojarzenia ze świątynią, a uroczysta aura skłania, jak czytamy, albo do modlitwy, albo do medytacji. Nie ma sprzeczności, jak zdaje się mówić Zaleski, między wiarą a rozumem, racjonalnością a sakralnością, to raczej kwestia połączenia intelektu i wyobraźni. I wobec przyrody w tej świątyni, tak jak mówi dalej Zaleski, człowiek sam przed sobą maleje, czuje się, a nawet powinien się poczuć, cytuję, ogniwkiem w wielkim łańcuchu pokoleń, przemijającym liściem na potężnym, trwającym przez liczne zimy drzewie. Nieograniczony indywidualizm grozi upadkiem. Jak przekonuje Zaleski, to złudzenie, że najsilniejszy jest człowiek, który stoi sam. Człowiek, który stoi sam, mówi powieściowy Zaleski, który się wyzwolił z wszelkich więzów, który sam dla siebie jest religią, prawem i prawdą, w jednej tylko dziedzinie może dojść do wielkości, może być wielkim zbrodniarzem. Wyzwolenie takie bywa zresztą pozorne, przeważnie jedne więzy zamienia się na inne, najczęściej te szlachetne na te podłe. Można idąc tym tropem powiedzieć tak, że społeczeństwo nie jest czymś abstrakcyjnym. Ludzie świadomi swojej tożsamości, historii stanowią naród. Powieściowy Zalewski mówi, że naród to przede wszystkim my, ludzie związani z nim nierozerwalnymi węzłami moralnymi. Ludzie, którzy nawzajem się wspierają, a w razie zagrożenia potrafią walczyć w zwartym szeregu. Tutaj mamy takie porównanie, wszak i sosna nie oparłaby się wichrom, gdyby nie stała obok innych sosen, gdyby jedna drugiej nie osłaniała. Przesłanie Zaleskiego można, jak sądzę, odczytać następująco. Człowiek jest wolny, lecz wolność nie jest wartością absolutną. Człowiek jest też istotą społeczną. Stanowi ogniwo pośród pokoleń, które współtworzą naród. I stąd też wynika zasada troski o jego trwanie w czasie i przestrzeni, a przynajmniej nieszkodzenia. Proszę Państwa, obszerniejszą i pewnie zaplanowaną z większym rozmachem powieścią jest Dziedzictwo. Jeszcze o Dziedzictwie powiem parę słów i będę kończył. Sens tego tytułu z tej powieści ujawnia się w trakcie lektury. Czyli dziedzictwem jest rodzinna siedziba, a w szerszym znaczeniu ojczyzna. Można więc powiedzieć, że dziedzictwo to jest depozyt kultury i tradycji, z której się wyrasta, ale z różnych względów nie zawsze dochowuje mu się wierności. Akcja dziedzictwa rozgrywa się przypuszczalnie między początkiem 30 roku a połową tego roku, czyli mniej więcej rok po W połowie drogi. Podobnie jak W połowie drogi zaczyna się zimą i kończy wiosną bądź wczesnym latem, analogicznie w głównym bohaterze dokonuje się przemiana duchowa i intelektualna. Proszę Państwa, dziedzictwo ma pewnie tak na pierwszy rzut oka formę powieści sensacyjnej, ale w istocie jest to, jak sądzę, utwór o odzyskiwaniu tożsamości, sensie polskości, także o miłości. Główny bohater to wspomniany już Zbigniew Twardowski, który po śmierci rodziców w wieku lat 13 za sprawą swojego stryja Alfreda wychowywał się i edukował za granicą w Szwajcarii. I jak czytamy, Twardowski to jest Polak z urodzenia oraz człowiek zachodni z kultury i wychowania. On czuje się rozdarty między polskością a zachodniością. Ostatecznie powraca do Polski fizycznie i duchowo, lecz nie od razu i nie bez oporu. Sensacyjny wątek tej powieści związany jest z Kulmerem i jego rodziną. To również pretekst do konfrontacji polskości z żydowskością oraz szerzej zachodu ze wschodem, co nasuwa skojarzenia może z, między innymi z wcześniejszym separatyzmem Żydów i jego źródłami w tekście Dmowskiego z 1909 roku. Można powiedzieć, że ta droga do Polski w przypadku Twardowskiego prowadzi przez miłość, rozum, duchowość katolicką. I Twardowski nie przebywa tej drogi sam, lecz z pomocą trzech osób, tak? Wandy, księdza Rybarzewskiego oraz Grzybowskiego. I chciałbym tutaj przez chwilę skupić uwagę na ostatniej z tych postaci, to znaczy na Grzybowskim. Grzybowski w tej powieści to jest taki trochę Nestor polskiej polityki. Znowu można by się tu doszukiwać pewnych podobieństw z Dmowskim, lecz na pewno też nie jest to lustrzane jego odbicie. I rzecz ciekawa, pod wpływem rozmów z Grzybowskim Twardowski przyznaje później w takim wewnętrznym monologu, że jest ogromnym indywidualistą, lecz ma wątpliwości, czy to wada. Czyż właśnie dlatego nie jest wyższym typem człowieka i czy nie stoi na wyższym szczeblu cywilizacji? Tak myśli Twardowski. Przecież największym dziełem cywilizacji europejskiej jest to, że wykształciła ona samoistną, indywidualną duszę ludzką, że wyzwoliła ją ze stada, które nad nią panuje u ludów barbarzyńskich. I ten powieściowy Twardowski zaczyna jednak odczuwać, że samym indywidualizmem zadowolić się nie może. I zaczyna się zastanawiać, czy umiejętność wznoszenia się ponad swoje interesy nie jest aby wartością przewyższającą indywidualizm. I pytanie to prowadzi go do kwestii zasadniczej, to jest chyba w moim odczuciu taki najważniejszy moment tej powieści. I stawia takie pytanie, co by się stało z cywilizacją, ze społeczeństwem, a więc i z jednostką do społeczeństwa należącą i tylko w społeczeństwie mogą żyć i się rozwijać, gdyby ludzie całkiem zatracili tę zdolność wzniesienia się ponad cele osobiste. I Twardowski, powieściowy Twardowski, i wydaje mi się, że to jest bardzo też ważny rys pisarstwa Dmowskiego z przełomu lat 20 i 30, zaczyna dostrzegać, że jednocześnie z dobroczynnym procesem dojrzewania samoistnej duszy ludzkiej w cywilizacji europejskiej odbywa się proces inny, niebezpieczny, zrywania węzłów moralnych łączących tę duszę z narodem. I pod wpływem rozmów z Grzybowskim, a także z księdzem Rybarzewskim, powieściowy Twardowski zaczyna rozumieć, że nie jest koniecznością, żeby ten drugi proces towarzyszył pierwszemu. Przeciwnie, osłabianie, a tym bardziej zrywanie więzi duchowej z własnym narodem w imię egoistycznego indywidualizmu ostatecznie szkodzi zarówno jednostce, jak i cywilizacji. Co więcej, należy mieć się na baczności przed tymi, którzy pod hasłem wolności indywidualizmu zmierzają do atomizacji społeczeństwa, narzucając pozornie wyzwolonym jednostkom swoje jarzmo. Jednostka i naród to nie antynomia, lecz wzajemna zależność, spójność. Człowiek jako istota z natury społeczna osiąga pełnię, kiedy łącząc swój indywidualizm ze zbiorowością, z której wyrasta i w której żyje. Wiąże się z tym świadomość przeszłości własnego narodu i poczucie odpowiedzialności za jego przyszłość. Podobny wywód przeprowadza Zaleski w połowie drogi. I nadchodzi taki moment w powieści, gdy Twardowski nabiera poczucia, że robi mu się w duszy jasno. Choć przesiąknięty atmosferą zachodu, czuje się w głębi swej duszy wzbierającą siłę, która przeciwstawia się jego egoizmowi, jego indywidualizmowi. Unosi się ku czemuś, co jest ponad to coś, to ojczyzna. Innymi słowy można powiedzieć, że zaczyna rozumieć sens tego tytułowego dziedzictwa. Proszę Państwa, też jest ciekawą jeszcze tutaj taka jedna refleksja. Otóż Twardowski dochodzi do wniosku, ten powieściowy Twardowski dochodzi do wniosku, że w Polsce można czasami znaleźć to, czego nie znajdzie się na Zachodzie. jak czytamy, spotyka się tu ludzi, którzy w porównaniu z ludźmi na Zachodzie są jak książki źle opracowane, niewykończone należycie, ale pełne myśli niepospolitych w porównaniu z dziełami poprawnymi, wykończonymi według z góry powziętego planu, ale zawierającymi mało nowego. I w rezultacie Polska wydaje się Twardowskiemu, temu człowiekowi Zachodu, coraz mniej ogonem Zachodu, jakimś słabym, wykoślawionym odbiciem, a coraz więcej czymś samoistnym, zdolnym stać się na własnych nogach, zdolnym coś dać Zachodowi, coś niepośredniej wartości. Tylko ona sama jeszcze tego nie rozumie i nie ma w tym kierunku ambicji. Można też powiedzieć, że porządek myślenia Twardowskiego, a także Borowskiego ostatecznie współtworzą takie trzy elementy. Po pierwsze, indywidualne poczucie wolności oraz godności i stąd wynikającego honoru. Po drugie, więzi wspólnotowe, a więc i narodowe. Po trzecie, chrześcijańska eschatologia. I ostatecznie Dmowski zdaje się przyjmować, że bez trzeciego nie ma ani pierwszego, ani drugiego. Innymi słowy, inną drogą Dmowski dochodzi tutaj do konkluzji zawartej w Kościele Narodzinowskim. I ostatnie zdanie na koniec. Proszę Państwa, wydaje mi się, że pewnie z tych dwóch powieści Dmowskiego Dziedzictwo ma może większy ciężar gatunkowy, choć w moim odczuciu w połowie drogi może lepiej wytrzymuje próbę czasu, może być przynajmniej bardziej komunikatywne dla współczesnego czytelnika. Pewnie można różnie oceniać wartość literacką tych powieści. Pewnie trudno je mierzyć z arcydziełami Prusa, Sienkiewicza, Reymonta czy Żeromskiego. Pewnie i Dmowski sam by tego nie chciał, no, o czym też świadczy chociażby użycie pseudonimu. Pewnie głównym dziełem Dmowskiego pozostaną jego traktaty polityczne. Ale można przyjąć też skromniejsze kryterium oceny. Znaczy dialogi Zaleskiego z Borowskim, Grzybowskiego z Twardowskim, portret księdza Rybarzewskiego, w moim przekonaniu jeden z najciekawszych portretów księdza katolickiego w polskiej literaturze, przynajmniej tamtego czasu. Także portrety Grzegorza i Basi, o których tutaj już nic nie mówiłem z braku czasu, pozostawiają pewien trwały ślad w pamięci czytelnika, zachęcają do powtórnej lektury. To chyba nie o każdym utworze literackim da się powiedzieć, a o tych dwóch powieściach Dmowskiego to powiedzieć można. Dziękuję bardzo.